Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy kosić sobie żyte. Widzicie, mamy kosiareczkę przednią kupioną. I mamy kosiareczkę tylną. Kupiliśmy wszystko od jednego gospodarza. Od jednego gospodarza za 28 tysięcy złotych. Sprzedałem swoją kosiarkę za 8 tysięcy z hakiem. Więc dołożyliśmy te pieniądze, które mieliśmy na koncie, zostało mi udzielone takie 5 tysięcy na koncie. I teraz, no, żyto, bo teraz wszystkim chodziło mi o żyto na kieszonkę, żeby ciąć, no, razem z stawami, więc, żeby było szybciej, no, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zakupić ten sprzęt. Widzicie, nawigacja już wie się, jest wszystko, jest, więc można sobie odpalać. Dlatego właśnie był mi potrzebny przedni tu z WOM-em przy case, żeby jednak coś się tu działo. Kosiarka taka sprzętnia to nie jest jakaś tam szeroka, bo tam chyba dwa coś chyba ma. Ja się nie będę tak patrzeć po kubach, ale chodziło mi cały zestaw. Właściwie kupiłem motyla, więc sprzedawał to na fajnym pieniądze, mi się 28 tysięcy złotych to nie jest jakiś duży pieniądz. A pewnie ma pewne robota, ubywa i szerokość jest naprawdę konkretna. Możemy sobie ciąć jak się chce, tak? Bo teraz tak, nawigacja założona 32 000, a to już mówiłem w poprzednim odcinku, którym kupiliśmy klasa, ale wiecie, nie było w skrócie, że klasę będziemy teraz robić. No to postanowiłem, a już widzę, że są małe problemy techniczne. Trzeba troszeczkę tutaj rzucić szerokością. A nie, to sobie tam później powycinamy jeszcze ewentualnie. Tutaj wszystko i będzie też elegancko, tam nie ma co płakać. Czy tam notnie. Ale powiem szczerze, no, luks. No bo to teraz taka, to jest luks. No, nie ma co się oszukiwać. To jest naprawdę szerokość zajebista. Kosiarki i to wszystko. Więc naprawdę mam nadzieję, że Wam to się spodoba. No dość dobry, drogi interes, można powiedzieć. Ogólnie w tym momencie wydaje się naprawdę kupę pieniędzy pod względem zakupowym, no ale co się nie robi na szybkie roboty, tak? Na tutaj będzie robota naprawdę fajnie doszła. Dyskówka, przynajmniej to takie, mam takie mniejsze bębny, ale to marzówki, ten nie, jak to wygląda. Więc naprawdę teraz robota idzie. No ta nawigacja teraz ogólnie jest, bo patrzcie, jak to się teraz niemiłosiernie kurzy, więc teraz mogę sobie na spokojnie to kosić i mieć to w nosie, tak powiem, delikatnie ujmując. Więc teraz wyrównamy sobie oczywiście, nie ma co się śpieszyć, bo i tak ta robota szerokościowo nadawiam. A wiecie, tak wspomniałem, to tak kupowałem, bo chcę zaraz jeszcze, uda mi się ściąć te dwa kawałki żyta, jechać na Tito, ciąć trawy, no więc żeby wszystko opowiem wszystko na jednym odcinku, żebyśmy się nie musieli tutaj bawić. Wiadomo, żyto idzie na kieszonkę, a siano, a mąki idą na siano, bo naprawdę trochę już brakuje tej paszy. I no, trzeba trochę tam już dorabiać. Dobrze i tak, że się udało to tak wyliczyć praktycznie, że siano praktycznie chyba zdało mi dwie kulki. Więc jeszcze jeden dzień by był, jeden miesiąc i już by było. No tym, nawet nie jeden miesiąc, jeden TMR właśnie i było dupa, więc naprawdę jest już słabo, ale miałem dobrze wyliczone, więc nie ma tragedii. No i ja wam się tym wszystkim, bo mam powiedzieć praktycznie odcinek po odcinku nagrywany. Nie na to było ponagrywać. I tak, no szerokość naprawdę zajebista. Już mamy 5 metrów, jak się nie mylę tak na szybko licząc. To parę robota idzie, mówię. A w takim chyba jaram się na Magic Classem, który kupiliśmy w poprzednim odcinku. Więc naprawdę jest konkretna tutaj impreza, powiem. No jaram się, no kurna. Wiele pieniędzy za ciągnik jeszcze nie dałem nigdy. O Jezu, nie upuściłem, dobra. Więc naprawdę teraz las też będzie na roboty, bo stwierdziłem, że biorę kredyt, kupuję siewnik. Siewnik za 30 tysięcy, no klasa akurat idealny.
Mogę tego do case'a, jeśli coś by się nie da, jak to się mówi, nie stało. I będzie elegancko. Więc naprawdę fajnie. Beczki, dwa takie fajne beczki, wiadomo, tutaj bardziej do brudnej roboty, można powiedzieć, będzie właśnie case. A takiej przyjemniejszej, można powiedzieć, typu siewnik, bezorkowiec w przyszłości. Aż w przyszłości. W przyszłym miesiącu będzie bezorkowiec, bo będzie pod krótkowiec zrobione wszystko. Bo tu będzie na ziarnówkę. Przygotowuję już teraz. Tam też w sumie na ziarnówkę. A gdzie jeszcze będziemy mieli ziarnówkę? Kiszonkę, bardziej na kiszonkówkę. To będzie dopiero w maju. Myślę, że tam właśnie do tego mąskiego przysmyku. Ale też nie wiem, jak to wypali, bo to jest wapno wymagane, trzeba wolniej dać wapno, więc zobaczymy. Więc będziemy się sobie w maju i w listopadzie będziemy mieli odcinek z kukurydzy znowu. Ale powiem tak, rozwój jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny. Fajnie to idzie, fajnie się to czego rozwija. No i coś się po prostu dzieje, tak? Nawigację. Mamy naprawdę fajne, komfortowe ciągniki, tak? Można powiedzieć, że sobie byliśmy się u Susa, który no już nie był takim komfortowym ciągnikiem jak te. No ale też nie mogę ująć jemu, że coś było z nim, tak? Po prostu. Już patrząc na te wygody, które teraz mamy w tych ciągnikach, czy właśnie te case'y wspomniane, czy właśnie przede wszystkim teraz czas, no to już jest świat a ludzie, więc rozwój poszedł naprawdę konkretnie do przodu. Ja sobie tak 14-15 na godzinę, bo coś się wyczuć. Nie wiem, ile mógłbym teraz na wałku sobie to wydać. Wolę nie ryzykować. Wolę takim tempem i tak naprawdę jest szybciej. Bo jest 12 jeździłem tamtą kosiarką, tutaj jeździ 14 do 15. Naprawdę ta szerokość swoje robi. No, petarda. Petarda, proszę Państwa, nic zaraz się złując. Sianokosy będą zaraz sobie jeszcze sianokosy, jeszcze łąki się uda poziąć szybko i wszystko będzie elegancko. Gawiarka jest naprawdę jeszcze w sam raz idealna. Ona była na programie, będę tak mogę więcej jak 5 lat mieć przedaną, ale wiadomo później pewnie też jakaś konkretna zgawiareczka wleci. Tutaj. Ogólnie się zastanawiam, czy ja mam fowa ustawionego, tak się zastanawiam. No nie miałem fowa ustawionego, dlatego coś mi tu nie dziurgało, ale coś pięknego jest. No jest cudowna maszyna. Cudowny sprzęcnik, cudowna maszyna, nie ma co dodać, nic ująć. Do tego wszystkiego. Chyba jakiś delikatny remoncik będzie zrobić. Case'owi, bo coś widzę, że pompa zbytnio nie domaga w case'ie. Trzeba chyba jakiś delikatny remoncik zrobić. Ja też nie mam co dziwić. Był jeden z głodniejszych ciągników na gospodarstwie. Więc nie ma co się oczekiwać z tym wszystkim. Ogólnie jutro przyjadą nawozy, więc jutro pewnie odcinek zładowywania nawozów będzie. Wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem. Bo ogólnie to jest mój ostatni dzień nagrywek. Tak fajnie poszło. To jest chyba półtora tygodnia do przodu, jak nie dwa. Tak coś liczę. Półtora tygodnia. I zobaczymy, jak wszystko finalnie wyjdzie. Bo chciałem tą serię ciągnąć do wakacji cały czas codziennie, tak teraz cały czas jest. Aż boję się, że jednak tego mogę nie spełnić tych oczekiwań. No ale zobaczymy, jak wszystko finalnie wyjdzie. Pewnie podejrzewam, że jak teraz już to oglądacie, pewnie są żniwa już. I podejrzewam, że trzeba będzie teraz prędzej te filmiki wydawać w godzinach 8, 9 rano. Co będzie zgodnie z planem szło. Może jeszcze rano ktoś będzie chciał obejrzeć, to sobie obejrzy, tak? Bo jednak nie oszukujmy się, teraz jest sezon żniwny, trawy, wszystko naraz. Więc jest ciekawie, tak powiem. No ale coś tam nagrywać na kogoś też trzeba. No tak będzie w ogóle miał teraz, nie wiem, jak to case będzie sobie dawał radę z tym pługiem tutaj pod te górki.
Może będzie ciekawy, będzie wciąż ciekawy. Na razie nie sprawdzałem. Na razie sobie case, klas stoi sobie z pługiem. Case też nie sprawdzałem, ale myślę, że też powinien dawać sobie radę bez problemu. Tym wszystkim. No ale jest, no. Patrzcie, no teraz to jest to, co, o co walczyłem od samego początku. Tak miałem, co, dyskówkę miałem tamtą pierwszą Samasza dość długo. No szukujmy się, dość długo. Więc spora na taką inwestycję było. Zwłaszcza, że teraz będziemy zwiększać jeszcze hodowlę. Więc tej paszy będzie jeszcze więcej potrzeba. I jeszcze będzie, trzeba będzie zwiększyć wydajność tych, więc no musi być, musi ten zapas być jedzenia jak najbardziej do, wiecie, przygotowany. Więc naprawdę, zobaczymy jak to się to odda. Bo raczej wszystko pójdzie w belki. Ja się nie bawił w przyczepą z tego względu, że będzie tego za dużo. A jeszcze muszę się dowiedzieć, bo chcę postawić silos ogólnie. Właśnie związany z no, na kieszonkę, tak? Więc nie mam teraz jak, gdzie zrobić tego. Z takiego tonażu, bo będę chciał. Najpierw pasowało mi zrobić tak siano. Później lekko zmieszać jeszcze tarwicę. Skosić, robić pryzmę i do tego dołożyć żyto, no ale no, tak to mi nie wypali, to nie ma opcji. Czekajcie, czy mi będzie lepiej teraz, może okoszę sobie z tej strony, co? Będzie może lepiej. No teraz to jest robota jak ta lala. Coś, co by było cudownego. Coś kuźwa cudownego jest. To co mogę wjechać na te czy to, czy nic mu nie stanie. Bo tak to jest wszystko już cięte. Słuchajcie, tylko teraz bym chciał to jak najszerzej wziąć. Tylko czy ja tak uceluję. Będzie to dobrze? Szerokościowo szło? Chyba tak. No jest elegancko. Na nawigacji to jest na nawigacji, bo tak. Trochę sąsiadowi przytnę, bo nawet mówi, żeby trochę przyciąć mu tutaj tej tablicy. Za sobie to jeszcze zbiorę nawet. I też będzie elegancko. Czy ja nie kosiarko nie strzelę? Strzelę, dobra. Bo po łóżku się nic nie stało. Na szczęście. No i patrzcie, i w ciągu 10 minut, 13 minut kosiliśmy takie żyto. Nie sluks. Dobra, trzeba nie zaraz dokończyć odcinek. Myślę, że 20 minut dokończymy, 25 z będę chciał też dosiąść jeszcze kawałek tej łąki wspomnianej. Zobaczymy. Bo muszę jechać jeszcze przegląd zrobić w samochodzie. Więc będzie ciekawie teraz. Nie no, kurwa, no, nie mówcie, że nie, ale rozwój jest konkretnie zrobiony teraz. Jeszcze chciałbym, szczerze też myślałem nad zmianą kombajnu. Mimo wszystko, robizonek długo dla mnie nie jest, ale hektar dobry przybywa. Tak samo myślałem ostatnio. Może już go się nie, po prostu nie sprzedać i kupić czegoś wydajniejszego. Może nie tyle młodszego, ale wydajniejszego po prostu. Kupić coś wydajniejszego, żeby już po prostu mieć ten komfort wszystkim. No i teraz to jest, proszę Państwa, robota konkretna. No i o to chodzi. Świata pola ubywa, łąk będzie ubywać jeszcze bardziej, bo tych łąk będziemy pewnie... Jeszcze też nie wiem, czy pokupię tutaj podagię. Na wiosnę tutaj nie strzelę sobie łąki ogólnie. I tam, gdzie mam te łąki, teraz tym nie przysieję i nie zasieję kukurydzy. Więc... też by się przydało tak zrobić. Szczerze mówiąc.
No jeśli mam taką jeszcze taki zestaw, to by się przydało takie fajne kawałki mieć do kuszenia. Właśnie. No i będzie elegancko, mi się zdaje. Szczególnie klasa przejestować, bo klas przyjechał jeszcze na do sobie oddanych kabitach gospodarza, więc będę musiał chyba go jeszcze przejestować sobie. Żeby nie było. Dobra, teraz tak. Opuszczamy, załączamy i spindalamy dalej z koszeniem. No jest, jest trochę tego towaru. Mam nadzieję, że tych belek trochę będzie. Bo mówię, tych paszy potrzeba jak najwięcej teraz dla mnie. Więc powinno być elegancko. Co, zaraz też praktycznie spłacamy ziemię. Jest też 13 tysięcy, będzie mniej więcej wypłaty. Właśnie z mleka. A czysto. Pozostaje nam obora, która podejrzewam w przyszłym sezonie będzie spłacona przy takich zarobkach. Może i w tym sezonie, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. No bo tak, jeśli miałbym kupić kombajn teraz, no to muszę w maju kupować kombajn, to jest na pewno. Żeby go jeszcze sprawdzić, przejrzeć. Więc no tak powiem, na schyłku mogę być finansowym. Tak nie, to jeszcze Bizantą ten rok jeszcze przerobi po prostu. I będziemy sobie to łogarniać już w następnym sezonie. Po prostu jakiś nowy kombajn będziemy kupować. A jaki to zobaczymy, czy coś lepszego, czy coś lepszego, nie wiem. Bo no teraz po dupie dostanie bizon i to konkretnie, nie oszukujmy się, hektarów teraz przybyło i to konkretnie, więc no, po tyłeczku dostanie, nie oszukujmy się, po tyłeczku kombajn dostanie teraz bizonek, mimo że jest naprawdę wytrzymałym kombajnem, no to jednak jest hektarów konkretnie. Więc jestem ciekaw, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Jestem, no, zastanawiam się, jeśli ten rozwój tak będzie, że tak teraz, no to do premiery 22 raczej powinniśmy to raczej zakończyć. Tak mi się zna, 22, przepraszam, 25. No bo co, już niedługo 25 wychodzi. Będzie pykane w 25. Kurwa, co jest. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo jeśli ten kombi będzie chodził, ale to już mało ważne. Cyk. W sumie jak tak mam nawigację, to sobie tak na nawigacji pojeździmy. Tam dotkniemy gdzie nie gdzie później. Nie ma krzywdy. Tak mi wszystko zgabiane, to jakbyśmy tego nie zrobili, to i tak będzie wszystko idealnie zrobione. No i tak. Mamy teraz tak, 30. Mamy teraz case'a 82 konie, 42-30, mam teraz case'a 51-40 i mamy klasa 630. Mamy 4 ciągniki. No to powiem szczerze. Szczerze mi się, zdaje mi się, że jest dobrze. Pod względem rozwojowym, jakby nie patrzył. Z mojej perspektywy. Ale takie szarpnięcie się na tego klasa było dość impulsywne. A naprawdę, no jak ja się przyjechałem, wiem w tym orkę nim naprawdę robotę robi konkretną. Nie no, powiem szczerze, no teraz godzinkę sobie ogarnę całego save'a już z tymi kosiakami, to mam się teraz tylko tak, bo pograwię sobie poza i raczej będę celował w to, żeby jeszcze odcinek z tego pasowania zrobić. Jednak, no i później owijanie, wiadomo. Siano kieszonek zrobić i powinno być elegancko. No i to już jest na plus. Miodzio, miodzio. Robota idzie konkretnie.
Tylko, że coś mi jest pompą, jest chyba nie tak. Dość wolno podnosi mi ten case, ale... Naki zestaw? Palcem w dupie. Powinien podnosić w życiu realnym. No, i to jest już robota konkretna. Szerokość, 5 metrów. Z hakiem, więc już naprawdę ubywa tego. Ubywa tego świata trawy, tych łąk. Wszystkiego będzie ubywać teraz konkretnie. No i tak to sobie, proszę Państwa, można robić. No i żytko będzie skoszone i będzie miodnie. Więc tylko trawy przetrząsnąć, pozgrabiać i wszystko będzie elegancko. Jeszcze tylko mówię, trzeba taki te kredyci wziąć i kupić tylko ten siewnik. Bo też wystawiłem swój siewnik z broną aktywną, koszt to bodajże 17 tysięcy. Cały zestaw, no bo tam jest broń wirowa, rabę. To też nie jest jakaś tam byle jakaś tam słabsza marka, więc powinno, no chociaż te 15 tysięcy za niego wziąć na zestaw, więc myślę, że 15 tysięcy jakoś tam się tam pobierze i będzie dobrze. I będzie elegancko. I będzie można sobie uprawiać, pisiać, wszystko, jak to lala. Ewentualnie 20 tysięcy będzie tam trzeba będzie dołożyć do tego zestawu. No ale tak patrzyłem, silniki między 30 a 45 tysięcy, więc zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. A dobra, i się nie opuścił silnik, jak chciałem. Silnik, przepraszam, no. Posiadki. Robota idzie. No i takimi zestawami mówię. Tak, ta pszczółka trochę taka mi nie pasi. Nie mówię, że pod względem wizualnym, no ale jednak to jest jedna marka, jeden gość miał, no to co, nie ma co wybrzeć. Ja miałem teraz nakupywać, szukać nie wiadomo jakich sprzętów, to też by było bez sensu. Ale tym się nie mam goziaku, bo i tak daleko do tego przejazdu nie ma, żeby tą łąkę jeszcze obchodzić. I sobie tu lecimy. Bo teraz mamy tutaj łączkę do odpuszczenia. Włączamy sobie tam, załączamy spójeczkę. No i teraz pytanie zasadnicze. Czy teraz mi się ładnie GPS strzeli? Szerokość. No tak mniej więcej patrzę, to powinno być teraz chyba i realnie. I patrzcie, ile już obkosiliśmy, 2 hektary żyta, teraz 2 hektara tawy będzie obkoszonej, no, miodzio. No, ja niby ten klas, mówię, tak będzie tak lżejszy robot, ten case będzie teraz chyba bardziej miał ciężejszy robot, jakby się nie oszukiwał. No bo jednak patrząc, teraz kosiarki, pług, beczka, rzutnik. No ten case sport padłem, więc myślałem, że troszeczkę będzie mniej roboty, a się okazuje, że będzie miał jeszcze więcej niż miał wcześniej. No ale o to się chodzi w tym, tak? O to chodzi, proszę Państwa, żeby to miał jakiś fajny komfort roboczy, żeby to jednak te roboty nam ubywało. Ktoś tam przednia. Czekajcie, co się stało? Coś mi się ten przedni tuz coś nie za bardzo mi tu trwi. Coś się chyba knoci w tym tuzie, ale no wiadomo, nie ma tragedii. Robotę fajną robi i będzie jeszcze robił za 3 sezony co najmniej. Naprawdę. Miodzio. Nie patrzmy. Ile my skosiliśmy już tego wszystkiego? Iż. Mamy ile? 4 przejazdy zamiast 2. Mam powiedzieć. Znaczy, odwrotnie, mam 2 przejazdy zamiast 4. O. Więc naprawdę, jest konkretna robota.
Wiadomo, pasowałoby się szersze kosiaki, ale to już jest wiadomo kwestia cenowa, żeby to jakoś fajnie wyglądało. A wiecie, też nie chcę jakoś na siłę też kupować teraz, no bo później jak kupię takie fajne sprzęty, te co mam teraz w głowie, no to później nie będzie co kupować, nie oszukujmy się. Modernizować trzeba cały czas. Ale zresztą taką, jeśli coś by się stało, no to wiadomo, czy jedną kosiaką, czy drugą jakoś tam się to potniemy. I będzie też elegancko, jeśli coś tam nie stanęło, tak? Nawet przyciąć tabę, będę mógł sobie przypiąć przednią kosiakę i wydaje mi się, że powinienem jakoś na pokos nawet jakoś to ogarnąć. I nawet przyczepą zabrać. Więc zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie sprzęt dobrze chodzi, bo na razie na dużo nie mogę powiedzieć pod tym względem, no bo to dopiero sprzęt kupiony, testowany od razu. Da się dziwić, że gość się dopiero posprzedawał, tylko że dość późno stosunkowo go sprzedawał, oszukujmy się, patrząc, że to jest już sezon rozpoczęty, no pewnie go teraz sprzedawał. Jestem troszeczkę w szoku, no ale wiadomo, to jest... Jak każdy wiecie, zaraz sprzedaje. Wszystko co posiada. Nawet już kupi tak, ten gospodarz właśnie kupił wcześniej te swoje kosiaki, które zaraz ma ten motyle, tego motyla. A... Tego po prostu wystawił już go... 4 dni temu i go zaraz pojechałem kupić. Od razu, żeby nie było, żeby mieć taka okazja, to mówić się życia, okazja nie poszła mi bokiem. Czekajcie, bo to... Ja już nie wiem, nawet podnosi, bo już chyba tylko dociąć. Dobra. I jest elegancko. Robota naprawdę jest zajebista. Ogólnie zaczynam się gdzieś odejść jakąś jeszcze łąką, chyba ogólnie. Ale to chyba już w tym odcinku, więc chyba nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie odcinek wam się spodobał, to czekaj w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.